Dąbrowa Górnicza, Strzemieszyce, ulice Hotelowe. Jakiś czas temu byliśmy tu, by pokazać Państwu w ramach programu interwencyjnego Teren Wizję, w jakich warunkach żyją mieszkańcy naszego miasta. Od tamtej pory nic się nie zmieniło. Dziś dostaliśmy sygnał o kolejnym przykrym wydarzeniu w tym miejscu. Po północy było dokładnie chyba 0:30. No, obudziły nas, mówię ogólnie, syreny straży pożarnej, gdzie nas ewakuowano, ponieważ podpalone zostało mieszkanie, pustostan na drugim piętrze. Przypuszczamy, że podpalone, no bo samo się nie podpaliło, skoro jest tam pustostan, prawda? No i była ewakuacja, tak jak mówię, pogotowie, policja, straże pożarne. Ten ostatni pożar można dopisać do listy podobnych niebezpiecznych sytuacji, jakie miały miejsce w tym bloku. To jest nie pierwszy przypadek. W tym miesiącu nawet jest to drugi. Wcześniej podpalono piwnicę pod schodami. W tym momencie mieszkanie. Widząc taki efekt, nasuwa się zatem pytanie, kto ponosi odpowiedzialność za zaistniałą tutaj sytuację? Nikt nie został ranny, tylko po prostu psychicznie to my już nie dajemy rady. Jesteśmy bezradni, wystraszeni i po prostu zdruzgotani tym. Ja osobiście podejrzeń nie mam. To, co słyszałam, no to ja też nie będę tutaj powtarzać tego, bo tak jak mówię, plotka plotką nie jest wiarygodna. Są czasem takie miejsca i tacy ludzie jak tu, którym trzeba zwyczajnie pomóc. Wrażliwym na ludzki los robi się przykro, patrząc na to, jak są bezradni. Niestety tylko dobry gospodarz miasta potrafi dbać o swoje społeczeństwo tak, by zachować równowagę.